Andrzejki. Magiczny wieczór z wróżbami. Cześć, jestem Andrzej. To właśnie od mojego imienia pochodzi nazwa pewnego niezwykłego listopadowego święta. Mowa oczywiście o Andrzejkach. Andrzejki to wieczór pełen magii i wróżb, obchodzony w nocy z 29 na 30 listopada w Wigilię Świętego Andrzeja. Święty Andrzej był bratem świętego Piotra i jednym z 12 apostołów. Jest patronem narodów słowiańskich, a także opiekuje się małżeństwami, rybakami, rycerzami i podróżującymi. Wspomaga również w sprawach miłosnych. Pierwsza polska wzmianka literacka o andrzejkowych wróżbach pojawiła się w 1557 roku w utworze kronikarza Marcina Bielskiego. Nalejcie wosku na wodę, ujrzyjcie swoją przygodę, słychałam od swej macierze, gdy która mówi pacierze, w Wigilię Andrzeja Świętego. Ale z pewnością Andrzejki sięgają jeszcze dawniejszych czasów. Niektórzy historycy jako źródło pochodzenia Andrzejek wskazują na starożytną Grecję. Inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Freyra. Andrzejki wywodzą się ze starożytnej Grecji. Zwróćcie uwagę na podobieństwo imienia Andrzej, Andreas i greckich słów aner, andros, oznaczających męża, mężczyznę. Nie, nie! Andrzejki sięgają czasów kultu Freyra, boga miłości, płodności, urodzaju, roślinności i pokoju. Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja. Wierzono, że to właśnie w ten wieczór duchy naszych przodków wracają na ziemię i objawiają niezamężnym dziewczętom ich przyszłość. Ognie świętego Andrzeja. Nie wszystkie duchy były jednak przyjazne. Aby odstraszyć te niepożądane, rozpalano na podwórzach niewielkie ogniska. Nazywano je ogniami świętego Andrzeja. Czy wkrótce wyjdę za mąż? Aby sprawdzić, czy pannę czeka rychłe za mąż pójście, wstawiała ona do naczynia z wodą uciętą w dniu świętego Andrzeja gałązkę wiśni lub czereśni. Jeśli gałązka zakwitła w Wigilię Bożego Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć na rychłe zaślubiny. Sianie lnu i konopi. W nadziei na sprowadzenie do domu kandydata na męża, dziewczęta wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiały męskimi spodniami. Post. Gdy panna chciała we śnie zobaczyć przyszłego męża, nic nie jadła i nie piła przez cały dzień. Czasem, by odczuwać jeszcze większe pragnienie, zjadała przed snem niewymoczonego słonego śledzia. Zasypiając, modliła się do świętego Andrzeja. Święty Andrzeju, mój dobrodzieju, kto ma moim być, niech mnie poda pić. Przyszłym małżonkiem miał być ten, który zjawił się we śnie z kubkiem wody. Karteczki pod poduszką. Gdy dziewczyna chciała poznać imię swojego przyszłego męża, mogła włożyć wieczorem pod poduszkę karteczki z męskimi imionami. Następnego ranka, po przebudzeniu, wyciągała jedną z nich i już wiedziała, kogo przeznaczył jej los. Lusterko. Pod poduszkę można też było włożyć lusterko, które w czasie snu miało ukazać dziewczynie jej przyszłego męża. Czy to będzie szczęśliwe małżeństwo? Aby sprawdzić, czy ukochany będzie dobrym mężem, przyszła mężatka stawiała przy łóżku naczynie z wodą, na które kładła patyk lub łuczywo. Zasypiając, wzywała ukochanego, by ją szczęśliwie przez ten most przeprowadził. Jeśli ukochany we śnie życzenie spełnił, wróżyło to dobre małżeństwo.
kołki w płocie. Popularną zabawą było przepowiadanie stanu cywilnego przyszłego męża za pomocą płotu. Wróżba polegała na liczeniu kołków w tymże płocie, powtarzając kolejno za każdym szczebelkiem kawaler, wdowiec, kawaler, wdowiec. Ostatni kołek wskazywał, jakiego stanu będzie przyszły małżonek. Lanie wosku. Najpopularniejszą andrzejkową wróżbą było i jest lanie wosku przez ucho od klucza na zimną wodę. Niegdyś używano również do tego celu cyny lub ołowiu. Po zastygnięciu masy oglądało się rzucany przez nią cień. Dzięki temu można było wyczytać, jak będzie wyglądał przyszły wielbiciel lub odgadnąć jego zawód. W naszej izbie same dziwy. Płynie wosku wartka struga. Pokaż wosku, która pierwsza wyjdzie za mąż, która druga. Wyścig butów. Inną wróżbą, która przetrwała do dziś, jest ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien. Ta, której but na progu stanie, pierwszą panną na wydanie. Piesek prawdę powie. Gdy panna chciała dowiedzieć się, z której strony świata nadejdzie ukochany, nasłuchiwała w andrzejkowy wieczór, skąd dobiega szczekanie psa. Gąsior. Inną zabawą, w której przyszłość pomagało przewidzieć zwierzę, był gąsior. Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami. Ta, do której podszedł, pierwsza miała wyjść za mąż. Skórka jabłka. Wróżenie ze skórki jabłka polegało na obraniu jabłka tak, by skórka była jak najdłuższa. Następnie rzucało się ją za plecy przez lewe ramię i litera, w jaką ułożyła się skórka, miała być pierwszą literą imienia narzeczonego rzucającej dziewczyny. W noc świętej Katarzyny pod poduszką są dziewczyny. Nie tylko panny miały swój magiczny wieczór. Męskim odpowiednikiem andrzejek były Katarzynki, obchodzone w nocy z 24 na 25 listopada. Andrzejki dziś. Współcześnie w andrzejkowym wieczorze biorą udział i dziewczęta, i chłopcy, a do wróżb podchodzimy z przymrużeniem oka. Pięknie Ci dziękuję za obejrzenie andrzejkowej prezentacji.